A posłańcowi zgromadzenia wezwanych w Filadelfii napisz. Oto ten mówi, święty, prawdziwy, prawdomówny, posiadający klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, i zamykający i nikt nie otworzy. Wiem. Widzę twoje czyny, działania. Spójrz, zobacz. Oto dałem przed twoim obliczem otwarte drzwi, których nikt nie będzie w stanie zamknąć, ponieważ masz małą moc, siłę. I starannie się zajmowałeś, opiekowałeś się, zachowywałeś moje słowo i nie zaparłeś się, nie wyrzekłeś się mojego imienia. Spójrz, patrz, oto daję ze zgromadzenia zebrania szatana, tych, co mówią, że oni są Judejczykami, a nimi nie są, ale kłamią, rozmyślnie wypowiadają fałszywe słowa, zwodzą. Spójrz, patrz, oto skłonię ich, tak, że przyjdą i padną na kolana, oddając pokłon, padając na twarz przed obliczem twoich stóp i poznają, zrozumieją, że ja cię żarliwie ukochałem. Ponieważ starannie się zajmowałeś, opiekowałeś się, zachowywałeś słowo te o wytrwaniu, pomimo prób i niedoli przy mnie, ja również starannie się zajmę, zaopiekuję się, zachowam ciebie od godziny doświadczenia próby pokusy mającej przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować, przetestować zamieszkujących ziemię. Przychodzę prędko, nie zwlekając. Bądź mocny, trzymaj, co masz, posiadasz, aby nikt nie zabrał, wziął w posiadanie twojej korony wieńca. Zwycięzcę uczynię, ustanowię kolumną w przybytku Boga mojego i już nie będzie wypędzony, wyrzucony na zewnątrz. I napiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, nowej, świeżej Jerozolimy, wstępującej z niebios od mojego Boga i moje odnowione świeże imię. Mający, posiadający ucho, niech rozważy, zrozumie, zwróci uwagę na to, co Duch mówi zgromadzeniu. Filadelfia. Miasto określane jako brama frygijska na szlaku handlowym Via Maris pomiędzy Sardes a Kolosami. Zostało tak nazwane na cześć Attalosa II, który przydomek Filadelfos otrzymał ze względu na szczególną więź, jaką miał ze swoim bratem Eumenesem II, gdzie mimo wielu prób skłócenia ich ze sobą pozostał mu wierny. Choć miasto miało bardzo dobrą lokalizację do rozwoju, to nigdy nie stało się tak wielkie jak Efes, Smyrna, Pergamon czy Sardes. Filadelfię nazywano również małymi Atenami. Ze względu na starożytne wierzenia, które były tam kultywowane i świątynie, które się tam znajdowały. Artemidy, Heliosa,
Asklepiosa, Zeusa, Afrodyty, Janusa oraz Dionizosa. Mimo wielu kultów i festiwali świątecznych, mieszkańcy słynęli z wysokich wymagań moralnych jak na ówczesne czasy, które stawiali nie tylko wobec siebie, ale i tych, którzy przybywali w pośród nich. Attalos III ofiarował miasto w spadku Rzymianom wraz z całym Królestwem Pergamonu, które dostało się w ich ręce w 129 roku przed Mesjaszem. Super spadek, nie jeden zresztą, jaki oni otrzymali. W roku 17 po Mesjaszu, podczas trzęsienia ziemi, miasto zostało zrujnowane, a cesarz Tyberiusz je odbudował. To ten władca Rzymu, za którego czasów został ukrzyżowany Pan Jezus. Wokół miasta uprawiano winorośle i zboże oraz produkowano wino, wyroby z wełny i ze skóry. Wewnątrz miasta znajdowały się gorące źródła. Imperia upadały i powstawały, a miasto trwało, mimo najazdów, wojen i trudności. Do dziś pozostały na tym terenie dwie ogromne kolumny dawnego budynku kościoła świętego Jana z okresu bizantyjskiego i inny fragment murów na świadectwo Bożej ochrony. Filadelfia była ostatnim bizantyjskim chrześcijańskim miastem w Anatolii, które uległo Turkom osmańskim. Przetrwała pół wieku dłużej niż inne, osamotniona, odpierając ataki muzułmańskich Turków. W XX wieku po I wojnie światowej miasto dostało się na mocy porozumień międzynarodowych Turcji Ataturka. Kolejne traktaty międzynarodowe w 1922 roku wymusiły na mieszkańcach pochodzenia greckiego do opuszczenia swoich domów i Jonii. Część z nich po dotarciu do Grecji osiedliła się w Attyce, a w roku 1924 rozpoczęto budowę nowej Filadelfii. Starożytne miasto do dziś znajduje się na terenie Turcji i nosi nazwę Ala Shehir, czyli miasto Boga, którą to nazwę nadał mu w 1390 roku sułtan Bajazdy I. Pewnie gdyby można było prowadzić tam badania archeologiczne, dowiedzielibyśmy się coś więcej o historii tego miejsca. Niestety, jak do tej pory, nikt się wykopalisk tam nie podjął. Jakie jest znaczenie nazwy tego miasta? W języku greckim słowo Filadelfia oznacza tego, który kocha swego brata, braterska miłość, przyjaciel brata, ten, który po prostu kocha swojego brata, jest mu przyjacielem. Natomiast hebrajski midrasz nazwy tego miasta to jest Pili Dalfon. Pili, czyli cudowny, niepojęty, nadzwyczajny, a Dalfon oznacza kapać, cieknąć i płynące łzy. Wzięło się to stąd, że choć miasto było cudowne pod względem bogactwa kulturowego i standardów moralnych, bo żyli tam tak zwani dobrzy ludzie, to jednak ze łzami w oczach trzeba było wołać do Boga, aby się ostać w czystości wiary do jedynego Boga. W takich warunkach łatwo było dać sobie wykraść życie z Bogiem Jahwe i porzucić jego drogę w imię tak zwanego porządnego i uczciwego życia w samosprawiedliwości. Jak przedstawia się Mesjasz temu zgromadzeniu?
Oto ten mówi, święty, prawdziwy, prawdomówny, posiadający klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, i zamykający i nikt nie otworzy. Dlaczego tak przedstawia się Mesjasz temu zgromadzeniu? W naszym języku słowo święty jest trochę opatrznie rozumiane, że to jest ktoś czysty, doskonały, nieskazitelny pod każdym względem, bez skazy, bez grzechu i tak dalej. A przecież Bóg wielokrotnie mówi do grzesznego ludu Izraela: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czy lud Boga otrzymał nakaz, który był niewykonalny? No to zobaczmy, co znaczy słowo święty. Hebrajski kadasz, czyli święty, oznacza oddzielać się dla kogoś, trzymać się od czegoś z daleka, odcinać się, przeznaczać siebie tylko i wyłącznie komuś, czyli poświęcać się, ofiarowywać siebie komuś, dedykować siebie komuś, być usuniętym z takiego powszechnego, podłego użytku, żeby być przeznaczonym do używania przez Boga i żeby być w tym wszystkim wolnym od zarzutu. Od tego wyrazu zostało wyprowadzone słowo kodesz, czyli świętość, odrębność, miejsce oddzielone. Święty, czyli oddzielony, w rozumieniu żydowskim pierwszego wieku miał znaczenie miłosierdzia i zmiłowania, które jest ponad prawem, czyli Torą, ponieważ przepis zabija, a miłość niesie życie. Prawdziwy, prawdomówny, czyli rzeczywisty, autentyczny, oryginał, że Pan Jezus i Jego natura, Jego postępowanie odpowiada temu imieniu, które nosi pod każdym względem. W kontekście całego listu można odebrać pierwsze słowa Pana Jezusa jako stwierdzenie: nie martwcie się. Dlaczego? No bo w tym mieście była silna i mocna społeczność żydowska, która atakowała wierzących w Jezusa, mówiąc, że są heretykami, że zaparli się prawdziwej wiary, Mojżesza i świętego jedynego Boga i błogosławionego. Dzięki ich staraniom zamknięto przed nimi drzwi do synagogi i utrudniano im spotykanie się. Na każdym kroku mówiono im, że Bóg ich przeklął i nie miłuje. Ale to nie o nich będziemy rozmawiać, ale o tym, co było w zgromadzeniu. Bo w ramach zgromadzenia wierzących w Jezusa działało kilka grup. Po pierwsze, Żydzi, tak zwani mesjańscy. Ja to tak sobie nazwałem na potrzeby naszego wykładu, aby łatwiej było nam dzisiaj pewne nurty zrozumieć, które były w tamtym czasie w Kościele. Więc po pierwsze, Żydzi mesjańscy, którzy dodawali do łaski Jeszuły rytualne przestrzeganie przepisów mojżeszowych jako gwarancję zbawienia. Żydzi mesjańscy, zachowujący przepisy prawa Mojżesza, tak zwane stronnictwo obrzezanych, od zburzenia z świątyni zaczęli tracić na znaczeniu i powoli przesuwali się w swoim wyznaniu wiary w stronę nowego judaizmu rabinicznego. Ponieważ większość wierzących z narodów nie tolerowała ich przynależności etnicznej. W tym czasie powstała Ewangelia Hebrajczyków, a sami Żydzi mesjańscy zostali wyłączeni poza nawias nowego kościoła pogano-chrześcijańskiego. Zresztą judaizmu rabinicznego też. Choć informacje w źródłach pisanych na ich temat są nieliczne, to sporo wiadomości o nich czerpiemy z dzieł patrystycznych, Talmudu i dyskusji apologetycznych. Tym tematem zajmiemy się może w innym wykładzie. Bardzo ciekawym tekstem historycznym, pozabiblijnym,
jest list Ignacego Antiocheńskiego do Filadelfii. Myślę, że warto się z nim zapoznać. Po drugie, mamy ruch judaizujących chrześcijan, którzy chcieli być bardziej żydowscy od samych Żydów. W konsekwencji swego postępowania przesuwali się stopniowo od Ewangelii i zbawienia z łaski w kierunku legalistycznego przestrzegania przepisów Tory. Co ciekawe, to właśnie oni uważali się za prawdziwych Żydów i przymuszali innych wierzących, aby nawracali się na ich sposób pojmowania wiary w Boga. Ruch ten w późniejszych czasach przerodził się w sektę ebionitów, a samo słowo ebionici, czyli ubodzy, pochodzi z języka hebrajskiego i cytatu z Ewangelii Mateusza z 9 błogosławieństw 6:3. Błogosławieni ubodzy duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Po trzecie, mamy grupę pogano-chrześcijan, która zaczęła uważać, tak jak zgromadzenie w Rzymie, że Bóg odrzucił Izrael i teraz oni, wierzący z narodów, zajęli jego miejsce i są tymi prawdziwymi Żydami, Judejczykami oraz nowym Bożym Izraelem. To właśnie od takiego podejścia powstał w późniejszym czasie podział na Stary i Nowy Testament. A wzięło się to z błędnego rozumienia listu Pawła Apostoła do Galacjan, który był w tamtym czasie już szerzej znany. Stronnictwo tego tak zwanego Nowego Izraela odrzucało w swojej teologii Żydów etnicznych jako lud Boga, piętnowało Żydów mesjańskich za ich wierność tradycji biblijno-narodowej i wzywało do upamiętania judaizujących chrześcijan, aby powrócili do Matki, czyli Kościoła Powszechnego. Głównym problemem tego stronnictwa było odcinanie się od hebrajskich korzeni wiary i przystosowywanie Ewangelii do myśli filozofii greckiej, aby wszyscy poganie mogli płynnie przejść z jednej religii do drugiej. No i wreszcie po czwarte mamy grupę Żydów i nieżydów, rozumiejących tak jak Paweł, czym jest Tora, czym jest Ewangelia, wiara i łaska. Oni dokładnie zrozumieli, co Paweł miał na myśli, pisząc w pierwszym liście do Koryntian 12:31-13:13, że doskonalszą drogą do poznania Boga Jahwe jest żarliwa, życzliwa miłość wypływająca z decyzji. Agape. W głównej mierze Pan Jezus zwraca się właśnie do tej grupy wiernych Kościoła w Filadelfii. Mając te dane, możemy dojść do wniosku, że nastąpił jakiś rozłam w tej społeczności na tych uważających się za prawowierny Izrael, to ta grupa pogano-chrześcijan numer 2 i 3, i tych, którzy żyją według ducha, czyli ci, którzy są Żydami i nieżydami we wspólnocie razem. Sednem problemu było złe rozumienie tego, kto jest prawdziwym Izraelem, czyli ludem Bożym, ale o tym później. Mesjasz, zwracając się do tej odrzuconej resztki, pokazuje, że oni trwają przy nim. Przywraca im godność, wskazuje, że częścią jego ciała są ci chodzący według ducha. To obrazuje nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ci powracający do prawa mojżeszowego wypadli z łaski i odcięli się od Jeszuły. Te
zagadnienia dość szczegółowo porusza list do Galacjan i do Hebrajczyków. Pójdźmy dalej. Dlaczego Pan Jezus mówi o kluczu Dawida i że jest jego właścicielem? Czym jest klucz Dawida? Spójrzmy do Księgi Izajasza, 22 rozdział, 20-22. I stanie się w tym dniu, i zawołam ku mojemu słudze Eliakimowi, synowi Hilkiasza, i włożę na niego twoją szatę i twoim pasem jego umocnię, i obszar twego panowania dam w jego rękę, i stanie się ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i dla domu Judy, i dam klucz domu Dawida na jego ramię, plecy, kark. I otworzy, i nikt nie zamknie, i zamknie, i nikt nie otworzy. Oczywiście przeczytajmy sobie to w szerszym kontekście, który jest podany w Księdze Izajasza. Natomiast klucz, czyli mafteach, dosłownie otwieracz, klucz, czyli otwieranie wejścia bramy jakiejś, otwieranie ust, świątyni, odkrywanie czegoś, co było zamknięte. Był to znak noszony na ramieniu urzędnika jako oznaka sprawowanej władzy, rangi. A to wszystko jest od wyrazu patach, czyli otwierać, zostać wypuszczonym, uwalniać, rozwiązywać, wyswobadzać. Tak? Więc jakie klucze wymienia nam Biblia? Na przykład klucz zbawienia. Królestwa niebios to miłosierdzie i sąd, związanie i rozwiązanie, odpuszczanie grzechów i pozostawienie, klucze śmierci, piekła, szeolu, dogłębnego poznania Bożych planów i wykładu słowa Jahwe. A gdybyśmy się tak zabawili takim żydowskim rebusikiem tego wersetu Izajasza 22-22, tłumacząc dosłownie wraz z imionami te wszystkie słowa, które tam się znajdują, to moglibyśmy takie coś przetłumaczyć. I stanie się w przygotowanym dniu, i zawołam ku mojemu słudze: Boże, powstań, Synu, który jesteś dziedzictwem, częścią Jahwe. I włożę na niego szatę kapłana, i autorytet urzędu kapłańskiego napełnię mocą, i dam mu władzę i panowanie nad wszystkim. I stanie się ojcem dla zamieszkujących miasto pokoju Nowej Jerozolimy i dla zgromadzenia czcicieli Jahwe. I dam, że przez jego plecy, kark, ramię uwolni, wyswobodzi, otworzy drzwi domu żarliwej miłości do Boga. A gdy otworzy, to nikt nie zamknie, a jak zamknie, to nikt nie otworzy. Posłuchajmy kilku fragmentów, które mówią o tych kluczach. Ewangelia Mateusza 16:19. I tobie dam klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, zostanie związane i w niebie. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, zostanie rozwiązane i w niebie. Łukasz 11:52. Biada wam, znawcom prawa, że zabraliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcą wejść, przeszkodziliście. Mateusz 21:33-46.
Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. I rzecze im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tego podobieństwa, zrozumieli, że o nich mówi. Nam wszystkim, ufającym, wierzącym, idącym za Jezusem, zostały przekazane klucze Królestwa Bożego i klucze miłosierdzia, abyśmy pomagali wejść do zbawienia tym, którzy szukają Boga, życia, i tym, którzy nie wiedzą, że życie i Boga można odnaleźć. Kiedy Pan Jezus zwraca się do Piotra, że jemu daje klucze, to było to związane z tym, że w momencie, kiedy on wyznał, iż on jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, to na tym objawieniu Bóg postanowił zbudować zgromadzenie wierzących w Boga, czyli wierzących nowego przymierza. I klucze, które on dostał, nie dostał jako on jeden sam, tylko jeden Piotr, ale dlatego, że na ten moment, w tym czasie, spośród tych wszystkich 12 uczniów, on odebrał prosto z Bożego serca to objawienie. I my, kiedy odbieramy objawienie o tym, jaki jest Bóg, to jest tak, jak my byśmy dostawali tę możliwość, żeby ludziom Boga przybliżać, i żeby ich uwalniać od grzechów, tak? Bo stajemy razem z nimi, modlimy się, wskazujemy i możemy też ludzi zamknąć im drogę do zbawienia, kiedy zostawiamy ich w tych grzechach i pozwalamy, aby oni w nich pozostali. Rozumiemy? Teraz szczegółowo nie będę tłumaczył o tym kluczu konkretnym, co zostało skierowane do Piotra, bo to by trzeba było wziąć cały kontekst z całej Biblii, żeby to właściwie zrozumieć. Na człowieku Bóg nie buduje. Jakimi ludźmi byli ci z tej odrzuconej resztki? Otóż oni szanowali się wzajemnie, miłowali się wzajemnie, mieli ojcowskie serce wobec ludzi, braci. Przygarniali siebie nawzajem, a przede wszystkim byli prawdziwi w swojej wierze. Nie byli aktorami grającymi w sztuce pod tytułem chrześcijaństwo. Ciekawe jest to, że jest to jedyne zgromadzenie opisane w tych 7 listach, które otrzymało aż 4 obietnice. Pan Jezus nie kieruje wobec nich żadnej korekty, ale same zachęty. Przyjrzyjmy się. Może coś weźmiemy dla siebie, aby pójść ich drogą. Pierwsza obietnica: pochwała, pociecha i nadzieja. Wiem, widzę Twoje czyny, działanie. Spójrz, zobacz, oto dałem przed Twoim obliczem otwarte drzwi, których nikt nie będzie w stanie zamknąć, ponieważ masz małą siłę i moc. Co jeszcze? I starannie się zajmowałeś, opiekowałeś, zachowywałeś moje słowo i nie zaparłeś się, nie wyrzekłeś się mojego imienia. Co mówi Pan Jezus? Że widzi zaangażowanie, ich zaangażowanie, że dokładają wszelkich starań, że trzymają się Jego imienia
i nie zapierają się go w obliczu trudności, że miłują i starannie zachowują całe Słowo Boże. A co jest sercem całego Słowa Bożego? To są dwa przykazania. Miłość do braci i przede wszystkim miłość do Boga. Na tych dwóch przykazaniach zbudowane jest całe Boże Słowo. Ciekawe. Oni, ta resztka, strzegli słowa od Boga, stojąc na straży prawdy, mimo małej mocy duchowej. Pan Jezus mówi do nich, że dlatego ja otwieram przed Tobą drzwi do działania, do możliwości, do rozwoju i rozszerzania Królestwa Bożego. A kiedy Jezus otwiera przed nimi drzwi, to żadna siła, żadna zdolność, żadna mądrość, żadne zasoby, prawo czy zwyczaje nie zamkną tych drzwi i nie zatrzymają ich na drodze, chyba że oni sami się na niej zatrzymają. Jest to duża zachęta dla nas w dzisiejszych czasach. W dawnym Izraelu zagroda dla owiec była otoczona kamiennym murem. Natomiast wejście do tej zagrody było bez drzwi. Kiedy pasterz przyprowadzał na noc owce do tej zagrody, kładł się w przejściu, w tych drzwiach i zasłaniał swoim ciałem otwór w murze, stając się niejako tymi drzwiami dla owiec. One wtedy mogły się czuć bezpiecznie, ponieważ żadne niebezpieczeństwo z zewnątrz im nie zagrażało. No i jak jakaś niesforna owca chciałaby wyjść, to nie miała takiej możliwości, bo drzwi blokował pasterz. Teraz nam może będzie łatwiej zrozumieć słowa Mesjasza, kiedy on mówi do swoich, że jest drzwiami dla owiec. Ludzie w tamtych czasach to bardzo dobrze rozumieli. Dla ciekawości, greckie słowo drzwi to jest tyra, czyli wejście, przejście. Metaforyczne znaczenie to jest drzwi do Królestwa Boga, drzwi do zbawienia. Hebrajskim odpowiednikiem jest słowo dalet. Zresztą tak samo jest to czwarta litera alfabetu. Nie będziemy dzisiaj szerzej o tym rozważać. W każdym razie dalet oznacza drzwi, bramy. Metaforycznie jest to wrota niebios. Oraz kolejnym drugim jakby odpowiednikiem jest sha'ar. To również brama, wrota, stukrotność. Metaforycznie oznacza to miejsce spotkania i wydawania orzeczeń prawnych. Sha'ar, czyli rozdzielać, rozcinać, obliczać, rachować. Z tych słów także wynika, że ktoś chciał za wszelką cenę zamknąć im, tej wiernej resztce, drzwi do działania w tym mieście. Sformułowanie, że Pan Jezus otwiera przed nimi drzwi, mówi nam o kilku ważnych rzeczach. Że to Pan Jezus stwarza dla nich możliwości mimo trudności. Posyła ich z konkretnym zadaniem albo zatrzymuje ich działanie. Że On będzie szedł przed nimi i prostował drogę. On zabezpieczy ich w tej drodze, czy to duchowo, czy materialnie. I nikt nie zdoła ich zatrzymać. Mało tego, Jezus dziękuje im, że zachowują Jego słowo, i Pan zachęca ich do wytrwania do końca. Jest tutaj wspomniany jakby między wierszami problem, ale nie problem w oczach Bożych, ale problem w oczach ludzi. Masz małą siłę i moc. Co było powodem ich małej siły i mocy? Czy grzech? No nie, bo Jezus by zaraz o tym powiedział.
Czy nie wiara? No też nie, bo dowiedzielibyśmy się o tym. Czy było jakieś miejsce w czasie służby Pana Jezusa, gdzie nie mógł On dokonać żadnych dzieł i czynów mocy? Spróbujmy sobie przypomnieć. No oczywiście, że było. To było Jego miejsce rodzinne. Tam został On umniejszony i ludzie nie poważali Go i dlatego nie mógł tam dokonać cudów, bo ludzie nie chcieli Go słuchać i Go odrzucali. A greckie słowo dynamis, czyli siła, moc, zdolność, tu, w tym kontekście, jest użyte jako znikome zasoby materialne i znikomy wpływ na ludzi. Co więc było powodem ich małej siły i mocy? Otóż tak zwani prawowierni Judejczycy, którzy wcale nie są Judejczykami, czyli ci legalistyczni, religijni ludzie, to oni odebrali im autorytet i zamknęli drzwi do działania, do służby i tak dalej. Ze słów tego listu dowiadujemy się, że byli umniejszani, dyskredytowani i unieważniani. Dlatego nie mieli mocy w swoim działaniu i wpływu na innych ludzi. Stąd też Pan Jezus otwiera przed nimi drzwi, które ludzie religijni, związani z rytuałami, przed nimi zamknęli. Brak mocy w oczach ludzkich faktycznie może być problemem. I w tamtych czasach, i w dzisiejszych również, ludzie poszukują mocy Bożej, znaków, cudów, czegoś nadprzyrodzonego, aby zainteresować innych wiarą w Boga, aby przeżyć coś ekstatycznego. Jednak nie zwracają uwagi na dawcę. Gonitwa za dziełami mocy Boga może nas od Niego odwieść i ostatecznie doprowadzić do okultyzmu, czarów i magii. Co ciekawe, Jezus nie gani ich za niewielką moc, ale mówi, że On sam im pomoże z powodu ich wierności do Słowa i do miłości wzajemnej, bo taką mieli ku sobie. Niejako mówi do nich, aby się nie martwili, co mówią inni ludzie. A w kontekście 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian Paweł przekazuje, że dary duchowe przeminą, a do Królestwa Bożego wejdzie osoba wierna, pełna nadziei, czyli dobrego spodziewania się, oraz pełna żarliwej, życzliwej miłości wypływającej z decyzji. Dzisiaj ludzie bardziej szukają darów mocy niż dawcy życia. I dlatego jest tak wiele zwiedzeń na świecie. A przecież dwa największe przykazania dotyczą właśnie miłości do Boga i do brata. Słuchaj, Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły. A te słowa, które ja dziś nakazuję Tobie, będą w Twoim sercu. Nie będziesz w sercu swoim nienawidził brata swego. Będziesz zachęcał swego krewnego, towarzysza związanego z Tobą i nie będziesz tolerował u niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, ale będziesz miłował swego przyjaciela, towarzysza, współmieszkańca jak samego siebie. Ja jestem Adonaj. Druga obietnica. Odbudowa autorytetu. Spójrz, patrz, oto dają ze zgromadzenia zebrania szatana tych, co mówią, że oni są Judejczykami, a nimi nie są, ale kłamią, rozmyślnie wypowiadają fałszywe słowa, zwodzą.
Spójrz, patrz, oto skłonię ich tak, że przyjdą i padną na kolana, oddając pokłon, padając na twarz przed obliczem Twoich stóp i poznają, zrozumieją, że ja żarliwie Cię ukochałem. Z tym zwrotem, tą tak zwaną synagogą czy zebraniem szatana, spotkaliśmy się już w liście do Smyrny. Tam dotyczył on ludzi, którzy podają się za Judejczyków, Żydów, wierzących w Mesjasza, a nimi nie są. Pan Jezus zna i widzi i rozumie, jakie ciężkie doświadczenia, prześladowania, cierpienia i biedę przychodzą ze strony tych, którzy mówią, że są Żydami, lecz mimo tego wszystkiego są oni wierni Bogu i trzymają się słowa prawdy. Choć wypowiadane są przeciwko nim słowa, które ich krzywdzą. Jest to nazwane jako bezbożna mowa, zwodnicza i wszelkiego rodzaju kłamstwa. I choć to jest wypowiadane przeciwko nim, to trwają w pełnym słowie Boga i tak nauczają innych. My współcześnie używamy słowa Żyd, które pochodzi od wyrazu właśnie Judejczyk, od słowa Judy. Czyli ten, który jest uświęcony, czci z podniesioną ręką, inaczej czciciel Jahwe. Użyte tutaj słowo Judejczyk, łamane przez Żyd, tak oznacza ludzi, którzy przyznają się do wiary w żydowskiego Boga Jahwe. Dosłownie nie należy w tym wypadku rozumieć ten wyraz jako czciciel jedynego Boga Jahwe. Słowo Judejczyk wielokrotnie jest używane przez Pana Jezusa, apostołów, Jana czy Pawła w stosunku do religijnych, legalistycznych ludzi, dewotów bez łaski, bez miłości, bez miłosierdzia wobec innych braci. Ci religijni ludzie przyjmowali pozór pobożności, ale wewnątrz byli zepsuci, obłudni, z wysoko rozwiniętym public relation. Świetnie potrafili kreować swój wizerunek wśród braci, swoją rzekomą doskonałość w Bogu. Te sformułowanie zgromadzenie szatana, czy też synagoga szatana, było przez wieki wykorzystywane przez tak zwanych prawowiernych chrześcijan, aby prześladować fizycznych Żydów z urodzenia. No i jest tutaj pewien paradoks, bo w tym liście czytamy, że choć oni są nazwani synagogą szatana i mówią, że są Żydami, to nimi nie są. Rozumiemy ten cały urojony jakiś problem, który powstał na podstawie tego sformułowania, które zostało źle zrozumiane. Popatrzmy na króla Dawida, który był wierny Bogu. Jest to typ Mesjasza. On nie podniósł ręki na niewiernego Bogu króla Saula, chociaż mógł to zrobić wielokrotnie, w majestacie sprawiedliwości za swoje doznane krzywdy. Nawet jego najwierniejsi towarzysze zachęcali go do tego. Mało tego, miał wielokrotnie sprzyjające, korzystne okoliczności, aby wymierzyć samodzielnie sąd. Jednak on sąd pozostawił Bogu. Jeżeli my uznajemy siebie jako wiernych Bogu, to nie osądzajmy Żydów czy też innych wierzących samodzielnie, ale pozostawmy to temu, który bada każde serce, bo my nie znamy tego, co jest wewnątrz każdego człowieka. I taka dygresja. Tajemnica Izraela przez wieki była wypaczana i nierozumiana. Paweł w liście do Rzymian 11 rozdział 25-32 tłumaczy wierzącym z narodów, że powołanie i wybranie tego fizycznego Izraela jest nieodwołalne. Mało tego, Pan Jezus w Ewangelii Jana, 10 rozdział od 1 do 18 tłumaczy Żydom, Judejczykom, że do społeczności izraelskiej, do zgromadzenia izraelskiego, tego fizycznego, do owiec z Izraela zostaną przyprowadzone inne owce, które nie są z tej owczarni, aby one były w tej owczarni, w społeczności Izraela. Uczciwie poczytajmy
list do Efezjan, szczególnie pierwszy rozdział i drugi. Uczciwie zobaczmy, co Paweł tłumaczy Efezjanom. No i może zadajmy sobie kilka pytań. Czy w tym fragmencie jest mowa o Żydach? No nie. Jest wyraźnie, nawet sam Pan Jezus mówi, że oni nie są Żydami. Więc co to jest? Jest to jakaś grupa ludzi, którzy przyjęli pewien, nie wiem, tok rozumowania swojej wiary, teologii. Jaka jest zależność pomiędzy zgromadzeniem szatana w Smyrnie, a zgromadzeniem szatana w Filadelfii? No, jest to ten sam nurt teologiczny, tak? A co oznacza samo słowo synagoga? Za chwilę będziemy to szerzej oglądać. I no i dlaczego Pan Jezus mówi, że te osoby nie są Judejczykami, Żydami? To znaczy, że co? Że nie czczą Go? A jeżeli nie Jego czczą, to kogo czczą? Co oznacza, że te osoby kłamią, rozmyślnie wypowiadają fałszywe słowa i zwodzą? Co to znaczy, że padną przed nimi na twarz, na kolana? Co to znaczy, że dojdą do poznania, że Bóg kocha właśnie tą odrzuconą resztkę? Przyjrzyjmy się temu. W tamtym czasie pomiędzy Żydami, tymi nazwijmy ortodoksyjnymi, świątynnymi, kiedy świątynia została zniszczona, kiedy sposób funkcjonowania religijnego upadł, zaczął tworzyć się judaizm rabiniczny. I w tamtym czasie nie było żadnego dialogu pomiędzy mesjańskimi Żydami. Oni ich po prostu odrzucali. Była walka i odrzucenie. A samo słowo synagoga miało w tym czasie kilka znaczeń. Słowo synagogę to jest synonim słowa eklezja, czyli zebranie, zgromadzenie. Przyjrzyjmy się tutaj tym znaczeniom, tak? W Dziejach Apostolskich i w listach Pawła często czytamy o stronnictwie judaizantów. Do tego stronnictwa judaizantów na początku należeli nie tylko Żydzi mesjańscy, ale też byli i chrześcijanie, ci, którzy chcieli być jak Żydzi. I to stronnictwo tych chrześcijan, którzy judaizowali, tak bardzo chcieli przybliżyć się do Żydów wierzących na sposób rabiniczny, że wprowadzali we wspólnotach taki pewnego rodzaju mesjański terror, tak, nową religię, która nie była ani judaizmem rabinicznym, ani żywą wiarą w Jezusa. Te stronnictwo, o którym wiele czytamy, robiło to, przed czym przestrzegał sam Mesjasz. Wycięli łatę z surowego nowego sukna i chcieli załatać nim stary płaszcz. Czyli wzięli pewne rzeczy z Nowego Przymierza i próbowali wkomponować je do Przymierza Synajskiego, czyli Mojżeszowego. Takie działanie powodowało wielkie i większe rozdarcie niż było na początku. Bo nie da się połączyć przymierza opartego na łasce i miłosierdziu z przymierzem opartym na samą sprawiedliwości i legalistycznym przestrzeganiu przepisów. W ogrodzie Eden Bóg umieścił dwa drzewa, które symbolizują Mesjasza, czyli drzewo życia, i drzewo poznania, czyli Torę, prawo. To były dwa różne drzewa. Tam nie jest mowa, że jedno było złe, a drugie było lepsze. To były dobre drzewa, obydwa, ale różne. Natomiast też te stronnictwo tak zwanego nowego, duchowego Izraela, które odrzucało wszystko, co żydowskie, zrobiło coś podobnego jak ci judaizanci, tylko w odwrotnym kierunku, o czym też przestrzegał Pan Jezus. Wzięli stare bukłaki i wlali do niego młode wino. Z perspektywy czasu wiemy, że utracili bogactwo hebrajskich korzeni wiary i stracili prawie całkowicie Ducha Świętego z Jego pasją i darami. Wino przymierza wylało się na ziemię, a bukłaki, serce, nie mogło już przyjąć niczego,
I tak narodziła się polityczna religia IV wieku. Nie można brać czego się chce z tego przymierza i z tamtego przymierza i łączyć je dowolnie, jak się chce. Myślę, że osobno chciałbym w innym wykładzie poruszyć temat, czym jest przymierze synajskie, tam gdzie był Mojżesz, i przymierze zawarte na Syjonie, które zostało uprawomocnione przez Pana Jezusa w czasie Jego wieczerzy paschalnej. Posłuchajmy teraz fragmentu story wierszem. Drzewo Chaim, co niesie życia, jest obrazem trwania bycia. Częścią jest imienia Boga, ożywiania i wskrzeszania. Drzewo Daat prawem stoi i poznania się nie boi. Zło i dobro pokazuje, jak żyć z Bogiem informuje. Pan Jezus mówi, że ci religijni ludzie, którzy nie są Żydami, w konfrontacji z rzeczywistością ucisku dojdą do poznania, że wierni z Filadelfii, ta resztka, są umiłowanymi przez Boga. I co zrobią? I padną przed nimi na kolana. Po co? Prosząc ich o przebaczenie i prosząc o prowadzenie we wzroście duchowym. Dzisiaj też widzimy w naszym kraju wysyp wspólnot nazywających siebie judeomesjańskimi. Czytając ich wyznania wiary, zastanawiam się, gdzie się u nim zgubił Bóg, Jeszua, Mesjasz. Gdzie się podziała żywa wiara? Co się stało z łaską i miłosierdziem? I dlaczego rytuały religijne zajęły miejsce spotkania z żywym, prawdziwym Bogiem, objawionym, o którym pisał Izajasz w 9 rozdziale 5-6. Zwróćmy uwagę, że religia i rytuały zawsze walczyły i będą walczyć przeciw Duchowi Świętemu, aby zająć jego miejsce. Religia to łaciński wyraz oznaczający wiązanie i krępowanie. Dobrze to zapamiętajmy. Czy takie chcemy prowadzić życie z Bogiem? Jeśli jesteś w takiej wspólnocie, to proszę sprawdź, jakie miejsce w nauczaniu zajmuje Jeszua Mesjasz. Jeśli szabat jest ważniejszy od Niego, jeśli o przepisach mówi się więcej niż o życiu, jeśli nie słuchasz zbyt często nauczania samego Jeszuły, jeśli potrzebujesz kogoś, aby czytać Słowo, jeżeli liturgia jest ważniejsza od prowadzenia ducha, to uciekaj z takiego miejsca, bo ani się obejrzysz, a dasz się związać religii i rytuałom, które nie mają możliwości zmienić twojego serca i życia. Zastanów się, kto jest ustanowiony w centrum waszej wspólnoty, kościoła, zgromadzenia. Nauka, teologia, szabat, święta Jahwe, koszerne jedzenie, liturgia, spotkania. Ja nie neguję tych rzeczy. Ja zwracam uwagę na to, czy coś nie jest przeakcentowane. Możecie odrzucić, co wam teraz mówię, ale jeśli Jeszua Jezus nie jest w centrum, to prędzej czy później odejdziecie od wiary w żywego Boga. Przeanalizujcie rozmowy Pana Jezusa z religijnymi przywódcami opisane w Ewangeliach. Jeśli denerwuje cię, że używam słowa Jezus zamiennie ze słowem Jeszua i Chrystus razem ze słowem Mesjasz, to powinien ci się zapalić czerwony sygnał alarmowy. No i też do was mówię, nauczyciele Słowa Bożego, którzy lubicie, aby nazywano was rabinami, nauczycielami, którzy skupiacie uwagę na sobie, na powierzchowności i na formie. Wiedzcie, że Bóg Jahwe nie da się naśmiewać z siebie. Głoście Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który daje wolność przez swoją przelaną krew.
przestańcie głosić Mojżesza, bo od przestrzegania przepisów Tory nikt życia nie otrzyma, ale kroczy ku śmierci. Pamiętajcie, że prowadzicie ludzi. Gdzie ich prowadzicie? Zmieńcie myślenie. Nawróćcie się do życia, do Jeszuły Jezusa i do Jego wykładni Tory, nie Mojżesza. Bo przepisy nic nie dają, kiedy serca nie zmieniają. Syjon nowym jest przymierzem, co opiera się na wierze, na ufności i wierności, na synostwie i miłości. Wychowawcy już nie trzeba, kiedy uczy Syn nas z nieba. On wszak dla nas jest cierpliwy i choć karci, jest życzliwy. On nie zmusza niemowlaka, by przedzierał się po krzakach. Również dzieciom i młodzieży trudnej pracy nie powierzy, a z dorosłym inna sprawa. Więcej wtedy się wymaga. To, co dzieciom płazem pójdzie, dorosłemu już nie ujdzie. Mesjasz bardzo nas miłuje, różną miarę nam stosuje, w cierpliwości wychowuje, doświadczenia nam dozuje. W to, że takiej miary nie ma, co optykę nam tu zmienia, w to, że potknąć się nie możesz, bo to święte prawo Boże, choćbyś wszystko robił dobrze, nic ci jednak nie pomoże. Gdy najmniejszy przepis złamiesz, to przed strasznym sądem staniesz. Choreb to góra poznania. Tam nie znajdziesz zmiłowania. Góra Syjon, życia pełna, w łaskawości wnętrze zmienia. Choreb, Syjon, góry dobre, no bo z Bożym planem zgodne. No i nie byłbym uczciwy, gdybym nie wspomniał o tej innej grupie wierzących, która odrzuca wiele rzeczy z Tory i mówi, że to jest teraz bez znaczenia. Deklarują, że są nowym Izraelem albo duchowym Izraelem i ogłaszają, że fizyczny, dawny Izrael został przez nich zastąpiony, przez Kościół, przez wierzących. Niektórzy idą jeszcze dalej i stwierdzają, że nawet obecny Izrael nie ma żadnych historycznych Żydów, że tam tylko mieszkają Chazarowie i tak dalej. To już jest oczywiście inny temat i dziś o tym nie będziemy rozmawiać. Ja proszę was, drodzy słuchacze, nie budujcie swojej wiedzy na czyjejś opinii i spekulacjach, ale czytajcie historię i sięgajcie do źródeł, a jest ich sporo. Zdarza mi się spotykać ludzi wierzących, którzy są tak zuchwali, że stwierdzają, że nie obowiązują ich już żadne przykazania, bo teraz są pod zakonem łaski. Hiperłaski. Stwierdzają, że Stary Testament już przeminął, a teraz obowiązuje ich tylko nowy. Kiedyś pewien Żyd ortodoksyjny, słysząc takie stwierdzenie, pofatygował się i policzył, ile przykazań obowiązuje chrześcijan na podstawie tak zwanego Nowego Testamentu. Bo w judaizmie jest ich 613 i to nie dla wszystkich, tylko dla samych kapłanów. Inni mają ich mniej. Najmniej mają przykazań kobiety do przestrzegania. Natomiast w Przymierzu Łaski, czyli w Nowym Przymierzu, policzył, jest ich 1050. Tak? Tutaj w opisie można zobaczyć link, tam zostało to zebrane oczywiście przez kogo innego też, ale też na potwierdzenie, żeby można było sobie zobaczyć te 1050 przykazań. Więc, drodzy, kochani, nie odcinajcie się od korzeni hebrajskich, bo bez początku nie zrozumiemy końca. Bez Tory nie zrozumiemy Księgi Objawienia. No i z drugiej strony wy, bracia judaizanci. Mówię do was bracia, bo Pan Jezus pochylał się nad każdym. Akcentujmy życie. Akcentujmy Jeszuę, Mesjasza, krzyż. Nie idźmy
do judaizmu rabinicznego. Nie wchodźmy w te przepisy judaizmu rabinicznego, chociaż są one bardzo atrakcyjne i dobrze się sprzedają. Szukajmy życia, szukajmy Ducha Świętego i korzeni nie odrzucajmy. Módlmy się do Boga o objawienie, czym są nasze korzenie, hebrajskie korzenie wiary. Natomiast jeżeli ktoś z Was, czy jakaś wspólnota, czy jakaś grupa, czy jakieś zgromadzenie, będziecie chcieli, żeby przyjechać do Was i w takiej trzeźwości umysłu opowiedzieć bez judaizowania, czym są hebrajskie korzenie wiary, możemy przyjechać. Możecie pisać na maila. No i trzecia obietnica, zachowanie od prześladowań i sądu. Ponieważ starannie się zajmowałeś, opiekowałeś się, zachowywałeś słowo te o wytrwaniu pomimo prób i niedoli przy mnie, ja również starannie się zajmę, zaopiekuję się, zachowam ciebie od godziny doświadczenia, próby, pokusy, mającej przyjść na całą zamieszkałą ziemię, aby wypróbować, przetestować zamieszkujących ziemię. Pan Jezus w tym fragmencie zapowiada prześladowania, próby, pokusy, doświadczenia, że one przyjdą na cały cywilizowany świat i nie tylko ten cywilizowany. Bardzo interesujące jest to, że w tym miejscu zostało użyte słowo oikumene, tak? Czyli obszar zamieszkania przez cywilizowanych Greków. Później termin został przyjęty przez Cesarstwo Rzymskie, aby odróżnić ziemie zamieszkałe przez barbarzyńców, czyli te które ziemie, które nie wchodziły do Cesarstwa Rzymskiego. Słowo było te używane do poddanych cesarza i może oznaczać też wszystkie miejsca na ziemi, gdzie zamieszkuje człowiek. Ciekawe, że pod tym hasłem łączą się dziś różne systemy religijne na świecie w pewien uniwersalny konglomerat duchowych wartości, bez potrzeby wyznawania grzechów, bez potrzeby nawrócenia się do jedynego, prawdziwego Boga Jahwe, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. A wszystko to odbywa się pod jakim hasłem? Pod hasłem wzajemnej miłości bliźniego i braterstwa. Gdybyśmy chcieli w skrócie powiedzieć, czym jest ekumenia, to jest to dialog międzywyznaniowy, mający doprowadzić do jedności wiary, tak? Wszystkie kościoły chrześcijańskie na świecie, oraz sprawić, aby poprzez ten połączony, tak, chrześcijański kościół zaistniało powszechne braterstwo na całej ziemi. W opisie mamy link do polskiej strony o ekumenii i innych tematów. Ciekawe jest, że zostało to podzielone jakby na dwa etapy, ta ekumenia. Pierwszy etap to jest dialog pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi i ten dialog dąży do zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich. I drugi etap, który jakby dzieje się równocześnie z pierwszym etapem, to jest, że gdy już nastąpi to zjednoczenie wszystkich wyznań chrześcijańskich, to poprzez dialog ma się doprowadzić do tego, aby zjednoczone zostały wszystkie inne religie na świecie. Czy wiemy o tym, że w pewnym miejscu na Bliskim Wschodzie powstaje dom rodziny Abrahama jako nowa braterska religia? Link w opisie. Kryterium, aby ominęły nas próby i doświadczenia przychodzące na cały zamieszkały świat, to są tylko albo aż dwie rzeczy. Pierwsza to ostrzeżenie całego Słowa Bożego, czyli opiekowanie się nim, trwanie w nim, dbanie o prawdę. No i druga rzecz to wytrwanie
przy Jezusie, pomimo niedoli i prób w życiu. No i Paweł pisze w liście do Koryntian, że ten, kto wcześniej będzie wypróbowany, ten nie będzie podlegał sądowi. Bo kogo Bóg kocha, tego ćwiczy jak syna, doświadcza i próbuje, czy wytrwa przy nim. Złoto naszej wiary próbuje się w ogniu codziennych naszych doświadczeń. Pozwólmy Panu Jezusowi teraz nas przetestować, abyśmy uniknęli tego, co przyjdzie na synów opornych. Bo szlachetność zdobywa się przez ucisk, a perła rodzi się z bólu. Pozwólmy, aby Pan Jezus, Duch Boży, przepatrywał nasze serca i kierował naszym życiem i oczyszczał, odcinał to, co jest ciemne. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził Cię Pan, Twój Bóg, przez te 40 lat po pustyni, by Cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokorzył Cię, dawał Ci odczuć głód i karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby Cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Rozważ więc w tym sercu, że jak człowiek karze swego syna, tak Pan, Twój Bóg, karze Ciebie. Dlatego przestrzegaj przykazań Pana, swego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się Jego. Za pełną radość uznajcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite doświadczenia, wiedząc, że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość, a wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli dojrzali i w pełni wyposażeni, w niczym nie odczuwający braków. Ale chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawia wytrwałość, a wytrwałość doświadczenie. A doświadczenie nadzieja, a nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża wylewana jest na nasze serca poprzez Ducha Świętego, który został nam dany. Lepsze są doświadczenia czy spokój? No, tylko doświadczenia ukształtują nasz charakter i doprowadzą nas do dojrzałości, a wtedy będziemy mieli spokój. Pomiędzy trzecią a czwartą obietnicą znajduje się zachęta, rada i przestroga. Przychodzę prędko, nie zwlekając. Bądź mocny, trzymaj, co masz, posiadasz, aby nikt nie zabrał, nie wziął w posiadanie twojej korony wieńca. Korona, wieniec chwały, Stefanos, to jest wywyższenie, oznaka pozycji królewskiej. Wieńcem koronowano zwycięzców za zajęcie pierwszego miejsca w igrzyskach, to jeśli chodzi o Grecję. Była to ozdoba i godność, nagroda za też życie sprawiedliwości. Hebrajskim odpowiednikiem jest słowo nezer, czyli korona jako znak poświęcenia, diadem, oddzielenie, poświęcenie. Czasownik nazar mówi nam o poświęcaniu się, o oddawaniu się komuś, oddzielaniu się, życiu jak nazyrejczyk. Zresztą od słowa hebrajskiego nazir, osoba poświęcona, oddana Bogu, nazyrejczyk. Złota korona diadem to też jest część ubioru arcykapłana, który nosił na głowie, tak? Na nim był napis Kodesz le Jahwe, czyli poświęcony, oddzielony dla Jahwe. Czy można stracić to, co się posiada w duchu? Pan Jezus tutaj sugeruje, że tak.
Jest coś takiego jak duchowi złodzieja. Oni są jak pijawki, które wysysają z nas krew, czyli życie. Jeśli nie rozpoznamy takich pijawek, to po dłuższym czasie zwrócimy uwagę, że zaczyna nam czegoś brakować, że jesteśmy puści wewnątrz. Jedną z takich pijawek, tak, duchowych pijawek, jest chrześcijański humanizm, sentymentalizm. Zachęca nas on do tolerowania ludzi, którzy nie chcą pokutować ze swych złych rzeczy. A co ciekawe, ten chrześcijański humanizm, sentymentalizm zachęca nas do miłości bliżej nieokreślonego bliźniego. Ciekawe jest, że Pan Jezus takich ludzi, którzy żerują na szczerych, wierzących osobach w zgromadzeniu, nazywa wilkami w owczej skórze. Dlatego, że pożerają oni niewinne owce i karmią się tym, co one rodzą, jaki owoc przynoszą i korzystają z ich owocu, sami nie przynosząc owocu. Również Pan Jezus pokazuje pewną kategorię ludzi, których nazywa psami, czyli tych, którzy nie lękają się Bożej świętości i za nic ją mają. Są też tacy ludzie, których nazywa wieprzami. To są ci, którzy nie potrafią docenić perły Bożego objawienia i niszczą ludzi, którzy takie perły przynoszą. Te objawienie de facto wdeptują w ziemię, powodując, że ono gdzieś się traci. Duchowy złodziej palcem nie ruszy, aby zdobyć u Boga coś cennego. Natomiast będzie budował swoją służbę w oparciu o cudze objawienie, szukając chwały dla siebie, chcąc mieć coraz większy wpływ. Jeżeli dam się okraść, to co wtedy zrobię? Jest to dla nas zachęta do czujności, bo bardzo ważne jest to, kogo wybieram, aby podzielić się moim najcenniejszym objawieniem. Paweł mówi do Tymoteusza, że te objawienie, które masz, to przekaż ludziom godnym. Poszukajmy tego w liście do Tymoteusza. To jest bardzo ciekawe sformułowanie Pawła. Czemu jest ważne to, komu dzielę się tym, co jest w moim sercu, moim osobistym objawieniem? Bo jeśli wielokrotnie zostanę przez kogoś podeptany, umniejszony, skrytykowany, wyssany ze swoich zasobów duchowych, wykorzystany, tak, to moja gorliwość względem Boga zacznie stopniowo ostygać, przestanie mi się chcieć cokolwiek robić. A w perspektywie wielu lat takiego funkcjonowania, w najlepszym stopniu zostaniemy uśpieni, a w najgorszym duchowo umrzemy. Straszne? Nie, prawdziwe. Zastanówmy się nad tym. Niech przykładem będzie to słowo, którym się dzielę z wami od jakiegoś czasu na temat Księgi Objawienia. To, czym się dzielę, jest wynikiem mojej osobistej relacji z Bogiem i setkami, setkami godzin spędzonych na rozważaniu Biblii. Nie każdy przyjmie to słowo, bo niektórzy z was pogardzą nim jako niezgodnym z ich teologią, którą zbudowali na podstawie pewnych kazań i na podstawie cudzych objawień. Jeśli nie studiujesz godzinami Słowa Bożego, to budujesz w swoim życiu fundament oparty na filozofii chrześcijańskiej oraz opinii innych ludzi. Taki fundament jest wadliwy i podczas trudności, doświadczeń skruszy się, popęka i dom na nim zbudowany ulegnie ruinie. Zbuduj fundament wiary w twoim życiu w oparciu o własne rozważania i systematyczne czytanie Biblii. Kazania i wykłady traktuj jako uzupełnienie i pomoc. Jeśli ty nie zbudujesz domu, to inni za ciebie tego nie zrobią. Tylko nasze osobiste, głębokie poznanie Jezusa buduje trwały i mocny fundament wiary w naszym życiu.
Zastanówmy się, dlaczego te panny pięć roztropnych nie chciały dać oliwy tym, które nie miały, żeby ich lampy też zapłonęły. Dlatego, że pewnych rzeczy nie da się dać. A jeżeli ich nie masz, to nie możesz ich przyjąć od kogoś. Rozumiemy? Ten, kto będzie chciał, przyłoży serce do tych słów, którymi się dzielę, i zastanowi się nad nimi. A kto się nad nimi będzie zastanawiał, ten zobaczy, zrozumie, naczerpie i będzie miał więcej niż ja posiadam. Jest to zachęcające? Bo zgromadzenie Kościół zbudowane jest nie na doktrynie, nie na teologii, nie na służbie, nawet nie na słowie, ale na osobistym objawieniu, kim jest Bóg i relacji z Nim. Oraz na relacji z ludźmi wiernymi Bogu Jahwe. Jeszcze raz. Zgromadzenie Kościół zbudowany jest na osobistym objawieniu, kim jest Bóg i relacji z Nim. Oraz na relacji z ludźmi wiernymi Bogu Jahwe. Czy Adam i Ewa mieli w raju Biblię? A mieli idealną relację z Bogiem. Czwarta obietnica. Przebywanie w miejscu szczególnej bliskości z Bogiem. Zwycięzcę, czyli tego, który zwycięży do końca, tak, uczynię, ustanowię kolumną w przybytku mojego Boga i już nie będzie wypędzony, wyrzucony na zewnątrz i napiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga. Nowe, świeże Jerozolimy, stępującej z niebios, od mojego Boga i moje nowe, świeże imię. Ciekawe jest to, że filar, kolumna, tak, to jest podpora w tym wypadku ciała Mesjasza, społeczności wierzących. Jest tu napisane, że ten filar, ta kolumna będzie w samym miejscu zamieszkania. Ten słowo jest używane też w kontekście słupa ognia i chwały Bożej, która była z Izraelem na pustyni. Rozumiemy, jak blisko możemy być Boga? Zobaczmy sobie do pierwszej i drugiej królewskiej. Tutaj też poczytajmy, ponieważ były dwie kolumny w świątyni Bożej. Kolumny miejsca świętego i najświętszego. Kolumna pierwsza nazywała się Boaz, a druga Jechoniasz. Zobaczmy. Moc, tak, potęga Boża i ten, kto jest ustanowiony. Porozważajmy te imiona. Zastanówmy się nad tym. Bo to jest bardzo ważne. I wreszcie Pan Jezus komunikuje nam. Przypomnijmy sobie ten wykład, gdzie mówiłem o tożsamości wynikającej z imienia. Zwróćmy uwagę, że osoby te w Filadelfii otrzymają aż trzy imiona. Trzy imiona dodatkowe. Imię Ojca, imię Miasta, imię Syna. Co to znaczy? Imię Ojca to Jahwe i Echie. Jest to wieczność, jest to ojcowskie serce. Imię Miasta, tej schodzącej, Nowej Jerozolimy, z nieba, to jest te miasto, które symbolizuje oblubienicę Baranka i zgromadzenie Boże. Jest to wspólnota Bożej rodziny. Jest to nic innego jak troska o dom Boży, o Jego lud. No i wreszcie imię Syna, nowe imię Mesjasza. I te nowe imię Mesjasza będzie objawione tylko tym, którzy są najbliżej Niego. A jest związane z usynowieniem, z zależnością od Ojca, kreacją, stwarzaniem nowych rzeczy i całkowitym poświęceniem, oddaniem się Bogu. Zobaczmy też, że imię Ojca i Syna posiadają wybrani z plemion Izraela i mają je oni zapisane, te dwa imiona, na czołach swoich między oczami. Możemy przeczytać o tym w Objawieniu 14:1.
Dlaczego w taki sposób Mesjasz Jeszua zwraca się do tej resztki wiernej Filadelfii? To jest o kolumnie w przybytku, o przygarnięciu i o trzech imionach. Dlatego, że choć mieli ojcowskie serce Boga w sobie i wspierali lokalny kościół, zgromadzenie, to zostali wyłączeni, odrzuceni, odarci z godności, a ich imię było szkalowane jako mącicieli i zwodzicieli. Dlatego w Królestwie Bożym będą i są filarami, bo wytrwali w całym słowie. Nikt ich już nie wyrzuci, nawet na zewnątrz, bo każdy będzie widział ich wartość i kim są w duchu. Nikt nie będzie szkalował ich imię, bo są nazwani imieniem Ojca i Syna i zgromadzenia oblubienicy Nowej Jerozolimy. Więc każdy, kto by ich szkalował, będzie szkalował Boga Ojca, Boga Syna i całe zgromadzenie świętych. Rozumiemy, co Pan Jezus do nich powiedział w tym słowie wobec tych, którzy ich odrzucali? To jest niesamowite. Natomiast jeśli chodzi o temat Nowej Jerozolimy, to poczytajmy sobie i porozważajmy następujące fragmenty. Tutaj widać sygnaturki. Izajasz, Jeremiasz, 1 Piotra, Efezjan, 1 Koryntian, Ewangelia Jana, Objawienie. No i mamy zachętę do słuchania tego, co mówi Duch Święty. Mający, posiadający ucho, niech rozważy, zrozumie i zwróci uwagę na to, co Duch mówi zgromadzeniom. Bo Duch Święty objawia żywe słowo Pana Jezusa. Duch Święty zwraca nam uwagę, co jest ważne i istotne w danym czasie. Duch Święty uczy zgromadzenie uwielbienia i miłości do Boga. Duch Święty uczy nas wzajemnej miłości ku sobie. Duch Święty objawia słowo zachęty i buduje zgromadzenie, jeśli zwracamy uwagę na to, co chce powiedzieć i przez nas przekazać. Zaprośmy Ducha Świętego do naszych zgromadzeń. Módlmy się o dary duchowe. Dziękujmy za Ducha Świętego Bogu, bo On nas wprowadza we wszelką prawdę. A Filadelfia w Biblii pojawia się w Księdze Objawienia w pierwszym i w trzecim rozdziale. Natomiast w dokumentach pozabiblijnych możemy sięgnąć sobie do Konstytucji Apostolskich, możemy sięgnąć sobie do listu, który napisał Polikarp ze Smyrny, do listu, który napisał Ignacy Antiocheński, no i wreszcie do historii kościelnej Eusebiusza z Cezarei. Także zachęcam nas do tego, abyśmy trwali przy Bogu i zachowywali całe Jego Słowo. Nic nie dodawali, nic nie umniejszali, ale byli akuratni. Bądźcie błogosławieni.